Znajdujemy się u podnóża Karkonoszy i w tych pięknych okolicznościach natury mamy przyjemność wesprzeć remont w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Miłkowie. To miejsce powstało z chęci niesienia pomocy i w tym charakterze trwa do dzisiaj, 160 lat później. My zajmiemy się przestrzenią, która jest szczególnie ważna dla pensjonariuszy i pracowników ośrodka. To kaplica, niezwykle ważne miejsce, w którym spędzają bardzo dużo czasu. Dlatego zależy nam, by służyło jak najdłużej. Biorąc pod uwagę to wszystko, wybór padł na tynki ceramiczne w jasnych odcieniach. Na ścianach zastosujemy relief metaliczny z delikatnym połyskiem oraz welur, niezwykle wytrzymały na uderzenia. Gwarantem dobrego wykonania dekoracji ściennych jest odpowiednie przygotowanie podłoża. W tym celu należy usunąć starą powłokę, ujednolicić ścianę, jak również wypełnić małe pęknięcia. W tej części pomieszczenia zostanie nałożony relief metaliczny. Ściana została już przygotowana poprzez nałożenie farby podkładowej initium, tym razem w kolorze białym, aby wzmocnić efekt. W tej części pomieszczenia zostanie nałożony welur. Dlatego powierzchnia została przygotowana w inny sposób. Welur ma w sobie drobne ziarno, dlatego również powierzchnia powinna być chropowata, aby zapewnić lepszą przyczepność. Wszystkie powierzchnie zostały już przygotowane, dlatego przechodzimy do najciekawszej części, czyli do nakładania materiału. Praca naszej brygady Fox Decorator WRE, jak widzimy, a my podejrzymy naszego szkoleniowca, i nagle zostałam zatrudniona. Bardzo fajnie. Jedyna moja taka uwaga to troszkę za dużo materiału. Zobacz, jaki materiał jest wydajny. Jest to materiał bardzo cienkowarstwowy, dlatego bierzemy go niewiele na pacę. Ładnie go rozcieramy. Jesteśmy w stanie z takiej małej ilości założyć naprawdę dużą powierzchnię. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby nie było żadnych zgrubień przy tej pierwszej warstwie. Z tego względu, że materiał później przy drugiej warstwie zacznie się na nim osadzać, będą brzydkie, nierówne krawędzie, które nam powstaną. Drugą warstwę zakładamy tak samo jak pierwszą, czyli bierzemy odrobinę materiału, z tym, że już z mniejszymi polami nakładamy, tak? Nakładamy sobie około pół metra kwadratowego, też tak cieniutko jak pierwszą warstwę. Przykładamy pacę i tworzymy sobie wzór takimi ruchami ósemkowymi. Po wyschnięciu powoduje nam fajną poświatę. Dużo się dzieje. Tymczasem w tej części sali trwają prace nad aplikacją weluru. Muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych materiałów. Co warte podkreślenia, jest on bardzo wytrzymały. Idealnie nadaje się do sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych, czy tak jak w tym przypadku do kaplicy. Spójrzcie, jak idealnie rozprowadza się pod pacą, jaki jest plastyczny. Pierwsze warstwy nałożone, więc czas na zasłużoną przerwę. Tynki wyschły, więc przystąpiliśmy do dalszej części pracy. Pamiętajcie, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, ile czasu schnie dany tynk lub ile warstw należy nałożyć, wtedy możecie zajrzeć do naszych kart technicznych. Tworzymy je dla każdego produktu i znajdziecie tam najważniejsze informacje pozwalające na uniknięcie błędów i stworzenie efektów, którymi będziecie cieszyć się latami. Na drugą warstwę został już nałożony materiał miejscami i tak powstał nasz wzór weluru. Mamy to! Część dekoracyjna została już zakończona. Zobaczcie, jak odmieniło się to wnętrze. Naprawdę niewiele potrzeba, by wprowadzić wielkie zmiany.